tak się domyślam, panie profesorze, dzień dobry, witam w wirtualnej Polsce, że przygląda się pani, może współczuje losom współobywateli jednak tego pięknego kraju nad Wisłą, kiedy analizują po pierwsze to, ile już dostali na konto, a niektórzy dostali mniej, albo się spodziewają, co dostaną, albo się w ogóle próbują odnaleźć w tym tak zwanym Polskim Ładzie. No tak, ja rzeczywiście traktuję fakt, iż moja emerytura około 250 zł miesięcznie schudła. A, czyli pan to już widzi, tak? Czyli pana z filozoficznym spokojem. Natomiast współczuję przede wszystkim przedsiębiorcom, szczególnie tym niewielkim, bo dla nich połapać się w tym bezładzie będzie bardzo trudno. Czyli pan to jednak odczuł, to ja przepraszam, zupełnie nie doceniłem, no nie pomyślałem, zapomniałem o emeryturze. Pan odczuł, że Polski Ład panu ujął. No nie, ale powiedzmy sobie, że jakoś to na klatę wezmę. Domyślam się. No dobrze, ale co by pan chciał powiedzieć tym biednym przedsiębiorcom, tym działom księgowych, działom płac i kadr, które się teraz zastanawiają, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Słyszymy o urzędnikach fiskusa, skarbówki, którzy idą odpocząć na kilka dni urlopu, żeby może trochę przeczekać, może te przepisy się ugruntują. Na litość boską, mówimy o systemie podatkowym, który powinien być przejrzysty i przede wszystkim zmiany w tym systemie. 800 stron z uzasadnieniem. To powinno być wprowadzane, no nie wiem, z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem, a nie kilkutygodniowym wyprzedzeniem, prawda? No więc ta bardzo istotna zmiana przepisów różnych, nie tylko podatkowych, wprowadzana była no, w taki typowy dla Prawa i Sprawiedliwości sposób, czyli z minimalnymi konsultacjami, raczej z niewiarą, że jakiekolwiek konsultacje czy porady płynące z boku mogą być przyjmowane. A poza tym, no co tu dużo mówić, chyba że ten cały wielki pakiet został zaproponowany przede wszystkim przez ludzi niezbyt kompetentnych, a przejmowany, no jak to zwykle bywa, prawda, na chybcika, na złamanie karku, no żeby tylko ta opozycja okropna coś nie poprawiła. A skąd ten pośpiech, panie profesorze, jak pan sądzi? To chodzi o to, żeby się znalazło więcej pieniędzy w budżecie, czy chodzi o to, żeby móc to dobrze potem PR-owsko rozegrać? O co tak naprawdę chodzi? Skąd ten pośpiech właściwie? No, po pierwsze, trudno powiedzieć, czy on przyniesie do budżetu pieniądze, czy też budżet na tym straci. Dzisiaj sytuacja budżetu jest przede wszystkim kształtowana przez rozkręcającą się spiralę inflacyjną, bo paradoksalnie dla nas, dla ludzi inflacja jest plagą istną, ale akurat minister finansów z tego się cieszy. Natomiast przypomnijmy sobie genezę Polskiego Ładu, tak zwanego Polskiego Ładu. To miał być fajerwerk, który miał doprowadzić Prawo i Sprawiedliwość do kolejnej kadencji. Można powiedzieć wielki sukces medialny także. No, okazało się, że to kapiszon, a nie fajerwerk. I no, jakby to powiedzieć, teraz się łata dziury jakimiś chyba pozaprawnymi instrumentami, takimi jak komunikaty czy rozporządzenia. Więc no cóż, no, Polska w ruinie. Zapytaliśmy, znaczy nie my, ale profesjonaliści w naszym imieniu na nasze zlecenie zapytali Polaków, co myślą o Polskim Ładzie. Zdecydowanie dobrze myśli 13%, raczej dobrze 35,3%, źle i zdecydowanie źle 40%, w sumie 1%. Większość w tym pytaniu więcej od osób, 48% myśli dobrze o Polskim Ładzie, 41% myśli źle, 10% wciąż się zastanawia. Rozumiem, że czekają na koniec miesiąca i na wysokość przelewów, żeby się upewnić, jak to w końcu będzie. Po pierwsze, te wczesne sondaże, one jakby to powiedzieć, nie odzwierciedlają stanu faktycznego, tylko raczej sympatie lub antypatie rządowe ludzi oraz to, co słyszą z takiej czy innej telewizji. Natomiast o tym, co się stanie później, no to ludzie się przekonają na paskach. Ale
chciałem wyraźnie powiedzieć, że przecież ten tak zwany Nowy Ład, czy ten Polski Ład, zapewnia znaczący wzrost dochodów emerytów i ta grupa społeczna powinna być zadowolona. Oczywiście emerytów, którzy posiadają, znaczy, którzy pobierają emerytury o dosyć w skromnym wymiarze. Także, co jest akurat bardzo pozytywne, Polski Ład oznacza spadek obciążeń podatkowych dla najniżej zarabiających. Ja nie wiem, czy to spowoduje na przykład większą aktywność zawodową, szczególnie wśród kobiet, bo ona jest niska na tle Europy, ale jest to rzecz, którą ja popieram. No dobrze, to zobaczmy, bo ten sondaż jest trochę bogatszy, proszę Państwa. To nie tylko pytanie, jaka jest Pani opinia o Polskim Ładzie. To Państwu pokazaliśmy, 48,5% w sumie twierdzi, że dobra, 41% prawie, że zła lub raczej zła. Ale pytaliśmy też, czy Państwo wiedzą, jak zmienią się Wasze dochody w związku ze zmianami podatkowymi w Polskim Ładzie. I proszę sobie wyobrazić, 45% wie. 54% nie wie. No i właśnie trochę większość z nas czeka, bo większość z nas pod koniec miesiąca za przepracowaną pracę dostaje wynagrodzenie. I trzecie pytanie, przepraszam, czy pani zdaniem Polski Ład zmienia finanse na plus czy na minus? Na lepsze czy gorsze? W sumie 26% twierdzi, że na lepsze, 28% że nie zmieni zupełnie, 41,5% w sumie, że na gorsze. No tego się, panie profesorze, zatem spodziewamy i z tym się liczymy. No, bo tak mi się wydaje, że na razie to tylko niektóre grupy wiedzą, jak to działa, bo dostały już wynagrodzenia, mundurowi i nauczyciele, prawda, z góry. A większość z nas dostanie pod koniec miesiąca i dopiero poczujemy. No więc tego rodzaju sondaże oczywiście są bardzo interesujące dla mediów, ale także myślę dla polityków. Natomiast merytorycznie one nie mają większego sensu, dlatego że dopiero trzeba się przekonać, jak to w praktyce będzie funkcjonować, jakie będą świadczenia, jakie będą płace, a w trochę większej, dalszej perspektywie, jaka będzie reakcja szczególnie tych drobnych przedsiębiorców na zmiany podatkowe. Ja chciałem zauważyć jedną rzecz, mianowicie ta inne traktowanie składek zdrowotnych, składek na NFZ, prawda? Dotychczas prawie w pełni odpisywane od podatku, dzisiaj właściwie nie. Oznacza, że na te cele, teoretycznie biorąc zdrowotne, państwo zbierze około 80 miliardów złotych rocznie. Tymczasem według budżetu na zdrowie ma być przeznaczone bodajże 7 miliardów złotych. Czyli cała reszta pójdzie na co? Właśnie nie wiem na co. Pod płaszczykiem rzeczy nam bliskich i dla nas ważnych, czyli pod płaszczykiem dbałości o ochronę zdrowia, pobiera się rzeczywiście duże pieniądze, ale tak naprawdę na te rzeczy dla nas ważne, ochronę zdrowia, trafi znacznie mniej z tego, co się pobiera. No właśnie chciałem zwrócić uwagę. To jest naprawdę paskudne, bo w końcu można się spodziewać, że w czasach pandemii potraktujemy ochronę zdrowia w sposób wyjątkowo pozytywny. Tymczasem nie. Powiedział pan, panie profesorze, jak się tak rozglądam, pytam, dopytuję znajomych, przyjaciół, rodzinę, czy ktoś się cieszy ze wzrostu cen. Proszę sobie wyobrazić, że nie znalazłem takich, którzy by powiedzieli, że rzeczywiście cieszę się, że jest drożej. Ale pan słusznie zauważył, że jest jeden człowiek w kraju, jeden i jego współpracownicy przy Świętokrzyskiej w Ministerstwie Finansów. On tam rządzi. Minister finansów cieszy się, że ceny w Polsce rosną, bo po prostu podatki od tych, prawda, od tych wyższych cen dla niego wpływa więcej do budżetu państwa. Myśli pan, że profesor Adam Glapiński i ludzie, którzy głosują tak jak on w Radzie Polityki Pieniężnej działał do tej pory wcześniej, nie podnosząc przez długie, długie kwartały stóp procentowych trochę w interesie ministra finansów, drugiej strony ulicy Świętokrzyskiej? Po pierwsze, ta radość ministra finansów to też nie jest bezwarunkowa. Ja bym tutaj nie chciał przesadzać z tym twierdzeniem, dlatego że inflacja, jeżeli jest umiarkowana, pod kontrolą, to rzeczywiście minister finansów odczuwa to pozytywnie w budżecie, ale jeżeli zaczyna się spod kontroli urywać, tak jak w Polsce ma to miejsce, to minister finansów też ma problem. Natomiast jeżeli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego, to oczywiście on ma problem od samego początku, bo przynajmniej w oczach
publiczności, ale chyba także w oczach rządu jest w pełni odpowiedzialny, czy też w znaczącej mierze odpowiedzialny za tę wysoką inflację. Panie profesorze, a jest coś, co by mógł pan pochwalić na przykład w planach zwalczania inflacji rządu? No jest ta tarcza antyinflacyjna, my słyszymy teraz o tym, państwo niektórzy to już czują, tankując na stacjach Orlenu i nie tylko, że te ceny trochę spadły. Być może zapłacimy niższe rachunki za prąd, bo te obciążenia także mają spaść. Radzi sobie rząd innymi sposobami, czy sobie zupełnie nie radzi z inflacją i drożyzną? Znaczy, chwilowe obniżenie, bo tak jest zakładane, chwilowe obniżenie akcyzy czy podatków związanych z paliwami i energią, szczególnie w przypadku paliw, mogłoby mieć sens, gdybyśmy za kilka miesięcy zaobserwowali na rynkach światowych obniżenie cen paliw, co może mieć miejsce, ale nie musi. No i wtedy można by po prostu wrócić z powrotem do tych stawek podatkowych poprzednich. Natomiast słyszy się tu i ówdzie, zdaje się, że któryś z hierarchów Prawa i Sprawiedliwości zaanonsował taką możliwość, że rząd może uciec się do regulacji cen. No to byłaby katastrofa, dlatego że to byłby potężny krok w kierunku destabilizacji rynku. Zdaje się, że w pierwszej kolejności byśmy zdestabilizowali sytuację na rynku chleba, masła, mleka, czyli tych podstawowych wyrobów. Oczywiście to by nie zmniejszyło presji inflacyjnej, bo po prostu mielibyśmy, znaczy ja pamiętam jeszcze jak to było w PRL-u. Wtedy producenci wprowadzali na rynek nowe gatunki produktów, oczywiście z wyższymi cenami. Tak będzie dzisiaj. Panie profesorze, ja pamiętam, że Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego zawsze był bardzo szanowany i ceniony na rynku wśród wszystkich, którzy się gospodarką zajmują. Zawsze się mówiło, tam siedzą profesjonaliści, robią świetną robotę. To trochę taki benchmark dla rynku. Zawsze się do nich wszyscy porównywali, że świetnie prognozują, rozumieją systemy, zjawiska gospodarcze. Rozumiem, mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że ci fantastyczni profesjonaliści wciąż tam są i pracują w tym Instytucie Ekonomicznym. Ale może, nie wiem, czy pan profesor Glapiński ich nie słucha, bo pamiętam, to było, nie wiem, 3 listopada, pierwsze dni listopada dosłownie, wypowiedź profesora Adama Glapińskiego, który mówi o tym, co będzie się działo dalej z inflacją, mówi, szczyt w styczniu przebije 7%. No, coś mi się wydaje, że w styczniu może to jeszcze nie być szczyt, no i przebija 7, ale zdaje się, że w grudniu przebił 7 o 1,5 punktu procentowego, a nawet trochę ponad. Co tam się dzieje? Glapiński nie słucha, czy źle mu liczą? O co chodzi? Znaczy, część ludzi z Instytutu Ekonomicznego odeszła lub została zwolniona, czy nie odnowiono kontraktów. Ale ci, co zostali, to w dalszym ciągu są wysokiej klasy fachowcy. Natomiast powstaje problem z jednej strony. Pewnego autocenzurowania swoich wypowiedzi. No może to nie chcę powiedzieć, że tam się, że tak powiem, fabrykuje prognozy i wypowiedzi, znaczy i opinie oficjalne. Natomiast myślę, że żaden urzędnik, a przecież to są, oprócz tego, że są wybitni ekonomiści, także są urzędnicy, no nie będzie wbrew prezesowi się publicznie wypowiadał. Natomiast narracja, którą słyszeliśmy od profesora Glapińskiego w pewnym okresie, bo to już minęło na szczęście, rzeczywiście nie pomagała tym analitykom, którzy już nie wiedzieli, gdzie się schować. No.